I też muszki z tej strony trafią w kolejną odcinku z Hardman 4 na wakacji Regnum Polena. Jako oczywiście Wielkie Imperium Rzeczypospolitej. Chciałem tylko coś sprawdzić i... What the... co to za flaga? To coś... Nigdy jej nie widziałem. Okej, więc tak jak w ostatnim odcinku wspominałem, trochę ogarniałem poza tym, żebyśmy mieli budowy. Oczywiście mam bardzo mało fabryk, szczerze powiem, cywilnych na to, że co musimy budować, to mało. Jedyne co, to powiem szczerze, że no gra już trochę tnie, więc mamy problemy z tym. Łamali nasz szyfr. I oczywiście tutaj sobie trochę podbudowałem, żebyśmy mieli lepsze zaopatrzenie, ale nie wiem, czy to wystarczy, czy nie. Wiadomo oczywiście, że to trochę zajmie czasu, więc musimy na razie być cierpliwi. A w międzyczasie oczywiście mamy tutaj dużo różnych takich decyzji do podejmowania. My oczywiście będziemy próbowali jak najszybciej zdobyć jakieś fajne ulepszenia do samolotów. Tego słowa mi zabrakło. Więc oczywiście produkcja jest w bardzo opłakanym stanie. Pomali naszego agenta, to nigdy nie jest miłe. Więc pani Basiu, tutaj niech się pani z tym zajmie. A my w międzyczasie musimy popatrzeć sobie. Najgorsze jest to, bo co chwila nam się to zmienia, dlatego że nas atakują. No jak sami widzicie, co chwila nam się to zmienia, ten okres. Więc to jest denerwujące, jeżeli chodzi o to. My tak naprawdę powinniśmy zaprzestać ataków na to. No i mam problemy z tym, że te dywizje tracą tak szybko te amfibie, że tak naprawdę ja cofnę. Ja ich cofnę, dlatego że naprawdę oni tracą ich tak szybko, że po prostu już nie opłaca ich tam trzymać. Więc na razie sobie... Wiem, że mógłbym sobie wziąć armię na przykład tych i po prostu, wiecie, no powysyłać ich na tę morderczą bitwę, ale na razie nie chcę tego robić. Tutaj raczej się też nam nie opłaca w głównej mierze, jeżeli nasza jedna dywizja potrafi tak bardzo wspomóc ten front, to naprawdę trochę... To znaczy, że on nie jest aż taki, że tak powiem, niebezpieczny. Okej, jak tam badania? Badania wszystko dobrze dla nas. Jedyne co to jest to, że mamy teraz synergię Imperium, co zgaduję, że da nam jakieś decyzje jeszcze. No ale decyzje decyzjami, no. Musimy poczekać się. Tutaj część miejsc nie jest. Dobra, spróbujmy teraz zaatakować. Jak mamy szyfr, to powinno nam nieco pomóc. W międzyczasie sobie włączymy jakiś stary. I okej. Włączyliśmy. I włączyliśmy atak, ale nic się nie dzieje. Przez pewien czas nie atakowali nas, to też było miłe z ich strony. Więc no chyba trochę przebiliśmy się, chyba tak trochę, nie wiem. Jest tutaj strasznie dużo dywizji, jeżeli nam się uda z zachodu ich odciąć, to byłoby znakomicie dla nas. Ale musi mieć najpierw tutaj jakieś fajne zaopatrzenie, bo jak na razie to nic nie możemy przepchnąć. 16 kwietnia to bardzo blisko, tylko jak będą nas co chwilę atakować, to nic nie zrobimy. Jest tam mnóstwo tych dywizji. Jak to wygląda w powietrzu? W powietrzu jest ok, tutaj jest tylko tak niedobrze. Ale te samoloty to... No, część to też nasza jest. No. Wróg ma bardzo... Czasami to jest dziwne, skąd oni aż tak dużo biorą tych samolotów. Ok, już jesteśmy na lepszej pozycji, ponieważ już aż tak źle to nie jest. Możemy sobie nawet zmienić nieco, jeżeli chodzi o budowanie. Okej, mamy jakieś dywizje wolne. Bardzo chętnie. Chociaż chciałbym mieć szybkie.
To nie był dobry żart, ale okej. W takim razie wyślijmy ich tutaj, zamienimy ten front na marszałka. Powinno nam nieco pomóc w takim razie. I tutaj też jakiegoś gościa damy. Co to za dywizje? A, dywizje. Te dywizje. Okej, okay. Jest już... Nie, jeszcze nie. Co chwila nam zmieniają daty, no. Teraz jak co chwila nas atakują w taki sposób, to jest naprawdę denerwujące. Chociaż mamy... No, przewagę powietrzną, to aż dziwne. Coś tutaj jeszcze? A, więcej dywizji. Dobra. No, niby stabilnie tutaj to wygląda, ale... Też chciałbym, żebyśmy mieli zapasy. Też stabilne. Tutaj... Jedynka się? Dobra, piątka. Tutaj też rozpocząłem budowę kolei. Ponieważ niektóre te punkty nie są połączone, trzeba będzie je połączyć. Ale wygląda na to, że wszystkie nasze połączenia przetrwały próbę czasu. Jak wygląda ten sytuacja? Tutaj straciliśmy dużo sprzętu. O, i teraz uwielbiam, kiedy różne dywizje nam się pojawiają. Zostawiamy to Niemcom, te dywizje, one nie są aż takie dobre. A my... widzę datę. Udało się. Dobra. I jak to wygląda z punktem zaopatrzenia? No, wygląda lepiej. Widziałem jakąś zieleń, ale nie widziałem, jaka dokładnie to była zieleń. O, pokonaliśmy ich. No, to jest... Ja nie powiem. To jest trochę już słabe w tej grze, że zazwyczaj, żeby tutaj pokonać ich, to trzeba tak naprawdę popchnąć. Tutaj nieco. Okej, się zdesantowali. Super. Super. Uwielbiam to. Drodzy nasi sojusznicy, poradzicie sobie? No, oczywiście, że nie. Zdesantowali się też na port. Czekaj. Krym mają! What? A, masz los, nie zauważyłem, jak nam Krym zajęli. Dobra. Ja wiem, że oni się tutaj desantują co chwila. Potrzebujemy waszej pomocy. Potrzebujemy pomocy w sumie wszystkiego, co mamy. Poprosi o wsparcie. Jednak będziemy potrzebowali waszej dywizji. Więc tak, po pierwsze tutaj. Zajmijcie się tym. Kijowa. Nie, na Krym to trzeba będzie się... trzeba będzie, że tak powiem... To jest to, kurde, małe połączenie, które tak trudno wybrać. Musimy, jeżeli chodzi o Krym, wysłać naszą armię. Ale tutaj się nam udało przepchać, więc tego to nawet nie będziemy na razie zabierać. Jak to wygląda tu? Mamy strasznie dużo dywizji. A musimy się jakoś tam zająć tym. Nie mamy żadnych wolnych. No. Tutaj niby się nikt nie desantuje. Aż się desantują, chyba. Desantują to. No, jak mówię, to... Ochrona Europy nie jest zbyt fajnym zadaniem. Zadanie się tutaj poprawi. Powiem tak, póki tutaj nic się aż tak bardzo nie dzieje, to my nie będziemy działać, ale na pewno potrzebujemy, żeby tutaj dywizje przyszły. Się zajęły tym. No, ten rozsuw nad Donem to jest właśnie największy problem. Dobra, wysyłamy was z powrotem, bo wy będziecie dobrzy przeciwko temu.
Tutaj na pewno wam będzie akurat super, żebyście się pojawili. My właśnie przekroczyliśmy. Tutaj nie ma połączenia? Nie, to jest inny mod. Okej, więc teraz mamy najgorsze rzeczy na świecie. Musimy przekroczyć tutaj Bosporus. Dlatego też Marines są dobrzy, ponieważ możemy ich wykorzystać do jakiegoś... was nie chcemy. Możemy ich jakoś wykorzystać, żeby wspomóc nasze tam przekroczenie tych... cieśnin. O. Dobra, w takim razie wy nic nie robicie. I jedyne co możemy zrobić, to po prostu się wycofać i uznać, że nigdy do tego nie doszło. W głównej mierze tak naprawdę możemy całą tą armię też wycofać, żebyśmy się zajęli tym, więc... Bo tak naprawdę tam już w Istambule nic nie zrobimy. Będziemy musieli tam wysłać naszych Marines. Okej, jesteście, wy jesteście, dobra, wysyłam. Właśnie mówiłem o tym. Oni są dobrzy na te cieśniny. Okej, możecie z mnie... Możecie o tak zrobić. No, i koniec, i jeszcze Haller przybył. Więc niech tutaj Haller tylko się tym zajmie. I koniec, tak. Więc... W sumie nawet... Powiem tak, stworzyliśmy na desant, ale skończyło się na tym, że nawet nie wykorzystamy ich desantu. Okej, więc wysyłamy tutaj, w takim razie Haller, idź ty tu. Chciałem rozkaz. A ciebie możemy usunąć w pełnej mierze, chociaż nie, najpierw niech... zajmijcie się tym, bo wiem, że możecie coś głupiego zrobić. Samoloty? Nie, samoloty są dobre. O! Ciągi brytyjskie udało im się. Pójść tutaj. Szkoda, że nie na długo. Okej. Tak, to mi się podoba. Cała rosyjska armia teraz tylko chce się tym zająć. Okej. A my możemy wysłać w takim razie tutaj was. Bo już się tamtym zajęliście. Możemy też odbudować, znaczy się odbudować, odrobić nasze połączenie, które straciliśmy. Tak, tutaj straciliśmy połączenie. Chciałem wybudować, ale oczywiście nam tutaj zebrali możliwość. Okej, złamaliśmy tutaj kod. Tylko, że ostatnio wykorzystaliśmy na Turcję, co nie skończyło się zbyt dobrze dla nas. Okej. Tutaj część jeszcze jedzie. Ale można powiedzieć, że wystarczy, że zrobimy o tak i powinniśmy tak. Nie powiem, trochę to jest OP teraz. Kiedy dosłownie wystarczy zrobić Marines i wszystkie ciśniny... Wszystkie ciśniny po prostu już padają. Okej, możemy tutaj włączyć rozkazy, bo chodzi o to, że się przebiliśmy, to znaczy, że... Co? Że możemy po prostu zrobić Seeker Mod na wszystko. Okej. Wy macie... taki łagodny rozkaz. W głównej mierze tutaj ich utrzymują teraz tylko po to, żebyśmy... No, żeby coś tutaj utrzymywać. Ponieważ fajnie będzie, jeżeli zniszczymy jakieś 60 dywizji wroga w tamtym miejscu. Okej, mamy przestarzały sprzęt, to dawno tego nie słyszałem. Ale tak, to jest prawda, mamy przestarzały sprzęt i nie produkujemy go jeszcze do tego. A tutaj będziemy kontynuować. Widać, że nie ma nic związanego z synergią naszego państwa. Myślałem, że coś będzie lepiej. Tutaj Wielkie Księstwo Moskiewskie. A, ty.
Oni tutaj mają, dobra, my tutaj odsyłamy. Oni akurat mają zasoby, więc to jest ich największy plus, że mają zasoby. Okej, działania propagandowe się przydało zacząć robić, bo już niedługo czuję, że będzie mieć zero. Okej, mamy bułgarskiego agenta, a mi chodzi o tych gości. Ślemy ich tutaj, dlatego że właśnie stolica ich się zrobiła. No i właśnie mamy bramę do Afryki, dziękujemy. Nie. To jest jedna z tych rzeczy, która kusi, ale nie. Tego akurat nie robię. Pałac Windsoru, Wielka Brytania. O, to pierwszy raz to widzę. Okej. Okay. Czyli coś tutaj jest. Dobra, wyścig atomowy, wyścig atomowy. Co wy macie na temat wyścigu atomowego? Dobra, możemy zrobić sobie wyścig atomowy, jak bardzo chcecie. Grecja, werbunek. Gdzieś tutaj mamy? O, werbunek lokalny. Mamy Europę, kurde. Dobra, jeżeli mamy wyścig, w takim razie musimy się ścigać. To znaczy, że musimy nabudować trochę reaktorów jądrowych. No, zanim się one wybudują, trochę minie. Wy macie reaktory jądrowe? Nie, macie... Po prostu nie mogę u was budować reaktorów jądrowych. Ok, na razie sobie tutaj budujemy kolej. Wygląda na to, że w dobrym momencie robiliśmy to, dlatego że właśnie tutaj ładnie idą. No. Ok, zajmijcie się tymi wysypkami realnie, ponieważ nie chce mi się zabierać naszych dywizji na razie. Tak, oddajemy wam. Rosyjskie dywizje zostaną rosyjskimi dywizjami, a polskie polskimi. Okej, okay, powiem tak, tak naprawdę już... Tak naprawdę na samym końcu dostaniemy ten szyfr, więc aż tak bardzo nam to nie pomoże. No, już dostaliśmy. Dobra, Turcja, dwa dni. Dawaj, 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 Turcja. Właśnie. Okej, okay, włączamy. I nie wiem, no przeciwko komu możemy zrobić. Francji mamy. Etiopia. 110 dni dla takiego. Ciekawe. Okej, okay, więc teraz tak naprawdę się, że tak powiem, drwimy z poszkodowanego. Okej, okay, lepszy. O, daszek udało nam się dodać. Tak, wielkie ulepszenie. Daszek. Okej. Okay. Marines, o, kolejne zorganizowanie, zawsze uwielbiam. Tutaj też zgaduję, że możemy. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Ale to dziwnie zabrzmiało. Dawno czegoś takiego nie słyszałem, że jeszcze nie możemy badania zrobić. Dobra, myślę, że... Dobra, na pewno to zrobimy. I możemy w sumie samolot lepszy zrobić, co będzie dla nas najlepszym teraz rozwiązaniem, żeby budować najlepszy samolot świata. Czy się zgaduję, chodzi o to, że mamy podstawowe presety. Te podstawowe presety nie są najlepsze. Wiem, że mógłbym sobie poszukać, jak tutaj ulepszyć te presety, ale nie, jakoś mi się nie chce. Okej. Okay. Więc potrzebujemy aluminium. Aluminium akurat możemy dostać, ponieważ mamy dosyć sporo sojuszników, którzy nam sprzedają aluminium. W międzyczasie tutaj... O! Admirał sobie zdobędziemy. Dobra. Więc tak, na zachodzie sobie radzą z tym. Później sobie im pomogę, ale w głównym mierze chciałem to zrobić, dlatego że musimy ich odciąć. Musimy teraz wysłać jak najwięcej dywizji, żeby odetnęły tutaj tych, którzy są na Kaukazie. Co możliwe jest, tylko że kurde, nie udało się.
Więc pchajcie dalej. My tutaj powoli. Może tutaj nam się uda ich odciąć. Teraz jesteśmy już na francuskim terytorium. Więc to jest. Czy się uda nam tutaj jakoś odciąć? Dobra, jedźcie szybko. Szybko tutaj pojechać. Czy się nam uda. O, chyba odcięliśmy, tak, odcięliśmy ich. Dobra, nice. To właśnie chciałem osiągnąć. Musimy ich odciąć, a jak już odetniemy, to możemy na przykład odesłać tych, tylko mają taki kolor, że nie mogę ich rozróżnić. Dobra, różowy. Różowy kolor to jest taki, który po prostu już rozróżnia na. Nie da się bardziej tego. Bardziej takiego jaskrawego koloru dać w tej grze. Okej, okay, wysyłamy ich tutaj, bo się przydacie tutaj zająć. No i udało nam się z jakichś 30 dywizji odciąć. No. Jak tam, Amerykanie? Macie za swoje, kurde. Macie za swoje gnoje, kurde. Tyle Polaków umarło. Dlatego, że nie chcieliście się poddać. Dlatego, że my jesteśmy prawdziwymi mazowieckimi, a wy tylko Windsorami. Okej, okay, więc tak. Tutaj możemy zacząć robić wielki front wyzwolenia Afryki. Ponieważ wszyscy uwielbiamy wyzwalać Afrykę. A w międzyczasie tutaj to wysyłamy. No. Było miło poznać. I koniec. Czekaj, oni nie mają Cypru? Jest. Kto kontroluje Cypr? My What? Od kiedy my kontrolujemy Cypr? Okej, okay, coś się z. Kurde, nie cierpię, kiedy się psuje. Bro, odpsuj się. Okej. Okay. W takim razie tak to zrobimy, będzie łatwiej. No i teraz powoli zajmowanie Afryki to zawsze ulubione zajęcie. Czego nie mamy? Ciężarówek, mówicie. To jest możliwe, że nie mamy ciężarówek. Dobra, samoloty. No. Wiecie, mamy taki problem, że gumy nie mamy. To jest główny powód, dlaczego ciężarówki się nie produkują. A gumy w ogóle nie zdobędziemy, póki się jakoś. Siam nie jest z nami? A nawet jeśli to Japonia nie potrafi sobie tutaj poradzić z Chinami. Więc co my się tutaj zastanawiamy? Okej. No a powoli tutaj odcinamy ich. I też nasze. Nie możecie naprawdę tego zrobić? O, co się dzieje? Okej, udało nam się chyba ich pokonać. Ale gra. Ej, czy naprawdę gra nie pozwala tutaj wejść nam? Ej, gra naprawdę nie pozwala nam wejść. What? Nie mówcie, że ja za chwilę będę musiał zrobić desant na tą wyspę, dlatego że gra nie pozwala wejść. Zrobimy desant na wyspę, dlatego że gra się zepsuła. Okej, okay, mam więcej tych dywizji. Tak, to było pytanie retoryczne. Okej, okay, jak tam wygląda? O! I tak się to dzieje. Tak powinno to być zrobione. Nie będę dalej tego komentować, bo jeszcze mi znowu utną zasięgi. Okej. Okay. Więc trochę propagandy robimy. Coś tutaj dalej mamy. No niby już szybko to zrobimy.
I jak to wygląda? No wygląda na to, że się powoli przebijamy. Oczywiście są problemy, ale szybko udaje nam się je przebić. Myślę, że syberyjskich dywizji nie potrzebujemy. Okej, jak to wygląda? W skrócie można powiedzieć, że za chwilę nie będziemy już musieli bronić tutaj tych, dlatego że się dosłownie nie będzie tutaj już żadnej ochrony. A my w międzyczasie tutaj sobie rozpoczniemy. To co bym chciał, to żeby nasz czołg jak najszybciej tutaj się przedostał i odciął te wszystkie dywizje. Dobra, nie. Odcięliśmy ich, tylko że teraz mamy problem taki, że... chociaż nie, wygląda na to, że sobie jakoś radzimy. A jak nie, to za chwilę Marines wezmę. Połowa Marines. Okej, tak, przykrył. Ła. Ale poczekamy sobie na ten port. O, desantowali się na oba. Więc naszym głównym zadaniem jest po prostu desantować się tutaj. Ta wyspa to pokazuje, że się nie da tego zrobić normalnie. O, nawet bez Marines to zrobiliśmy. Okej, wielkie państwo Urugwaju dołączyło, które jedyne, jeżeli chodzi o wiadomości światowe, to jest, że wybrali prezydenta Unii. To jest trochę smutne, nie powiem. Okej, widzę, że na organizację wszystkich teraz bierzemy. Jak to wygląda z resztą? Wygląda to tak, że kompletnie, ale to kompletnie mamy problem z tym, że mamy za dużo dywizji. Dobra, zostaje Haller. Niech reszta tutaj odejdzie, a Halle niech zostanie. O! Staliśmy wyparci. O Jezu, co się tutaj stało? Wow! Zesantowali się. Na pewnym momencie musieli, ale... okej. Okay. Co jest takiego tutaj, że nie możemy się przedostać? Chyba to, że nie mamy zapasów w pewnej mierze. Okej, czas na budowę zapasów. No ta... tych elektrowni atomowych na pewno będzie dużo. A w międzyczasie wybudujemy oczywiście co? Kolej do naszej stolicy. Wybudujemy specjalnie kolej, która będzie łączyć o tą wielkie połączenie, które tutaj zrobiliśmy. Tak. Wiem, że się to w ogóle nie opłaca, ale że jakoś tak wyszło. Okej. Okay. A, i w ogóle jeszcze radary nam zostały. Tak, zacząłem budować radary i zrobiłem coś takiego. Tak, nie jest to... najładniejszy widok. Czy po prostu tutaj powietrze? Samolotów nie mamy, że tak... tutaj jest taki problem? Chyba tak. W głównej mierze jest wina tego, że samoloty. Samolotów tutaj jest mało. Niby starałem się, żebyśmy mieli jak najlepsze, ale... jeszcze sporo będzie do modernizacji. Znaczy się, wiadomo, że odrzutowe to jest pewien skok taki naprawdę, żeby coś zrobić, ale żeby zrobić odrzutowych, to trzeba trochę się tutaj zająć. Możemy się tym... paliwo,
Znaczy się realizacji logistyki. To jest problem. No więc teraz w głównej mierze oni chcą tutaj przejść, ponieważ się wkurzyli. Tak, to jest adekwatne. Adekwatny komentarz. Dobra, ale widzę, że tutaj już się kończy nam czas, więc ja też będę kończyć tutaj odcinek, aby nie było znowu jakiejś dużej aktualizacji, bo ja teraz będę kończył znowu, więc aby nie było. Tyle powiem. Szybkość zdobywania wyposażenia. Ciekawe. Będę musiał sobie spojrzeć, o co chodzi. Ale dobra. W takim razie ja już tutaj się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Nawet ciekawie wyszło. Tutaj widzę, że postanowili zdesantować się, co za chwilę się tym zajmiemy. Ale ogólnie rzecz biorąc, to nasze przeciwlotnicze trochę działają, trochę nie. Tutaj działają nawet sporo. Okej, więc widzimy się w kolejnych odcinkach. No to cześć!